Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj jest czwartek, 21 października. Dzisiaj w liturgii franciszkańskiej obchodzimy wspomnienie błogosławionego Jakuba Strzemie, biskupa, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Dzisiaj w Ewangelii, kochani, Pan Jezus mówi, że przyszedł ogień rzucić na ziemię i bardzo pragnie, aby on już zapłonął. Tymi słowami Pan Jezus wyraża swoje ogromne pragnienie, aby jak najszybciej nastąpiło zbawienie całego świata. Chcąc zilustrować to, co przyniósł na ten świat, posługuje się obrazem ognia. Ale nie jest to ogień kary Bożej, gniewu Bożego. Jest to ogień Bożej miłości. I jest to już zapowiedź tego ognia, który stąpi na apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy w postaci ognistych języków. Również dzisiaj Pan Jezus mówi takie słowa: chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. Chrzest w tym znaczeniu to męka Pana Jezusa. Kiedy wisiał na krzyżu, kiedy umarł, jego bok został przebity włócznią żołnierza i wypłynęły krew i woda. I tam wzięły początek sakramenty Kościoła. I również każdy z nas jest obmyty wodą Chrztu Świętego, obmyty ze swoich grzechów, po to, żeby odzyskać godność dziecka Bożego. Zauważmy, że w tej Ewangelii mowa jest o ogniu i o wodzie. To tak jakby było nawiązanie do Wigilii Paschalnej, kiedy święcimy ogień, światło, kiedy święcimy wodę. W dalszej części dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus mówi takie słowa, które dla kogoś mogą być szokujące. Pan Jezus mówi: czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. To stwierdzenie Pana Jezusa wcale nie przekreśla zapowiedzi proroków, że Mesjasz będzie księciem pokoju. Dlatego, że Pan Jezus nieustannie buduje pokój, natomiast nie pozwala układać się ze złem. Nie ma kompromisu ze złem. I w momencie, kiedy człowiek staje po stronie prawdy, to będzie wcześniej czy później konfrontacja ze ścianą, czy z murem, czy z jakimś złem, które będzie nas atakowało. Jak mówią badania naukowe i statystyki, religia chrześcijańska jest najbardziej prześladowana spośród wszystkich religii świata. I często nasi rozmówcy, kiedy mówią o wolności, posługując się tą samą terminologią, często nie mówimy po prostu o tym samym. Mówią o tym, że wolność tak, ale tylko w jedną stronę, czyli my musimy szanować ich przekonania, ich rób ta, co chce ta. Natomiast kiedy my mówimy o tym, żeby szanowali nasze przekonania i to, co jest dla nas świętością, to czasem nie bardzo to wychodzi tak, jak powinno to wyglądać. To pragnienie Pana Jezusa z dzisiejszej Ewangelii, aby Jego ogień już zapłonął, jest również pragnieniem wszystkich chrześcijan. Pragniemy rozświecić ten świat, który często jest schowany w mroku, który nie widzi swoich błędów. I często to, co czarne nazywa białym, a to, co białe nazywa czarnym, bo po prostu tego nie widzi. Natomiast prawdziwą wolność daje nam światło Chrystusa. Jest to zdemaskowanie zła, jest to obnażenie tego wszystkiego, co jest niewłaściwe. Nawet to, co gdzieś tam wkrada się do Kościoła, chcemy to odsłonić, chcemy rozświetlić światłem Chrystusa, dlatego że w tym jest prawdziwa nasza wolność. Na zakończenie, kochani, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, papa. Do jutra.